Dlaczego dzisiaj taka gorąca sprawa? Głosowanie nad postawieniem byłego ministra sprawiedliwości pana Ziobry przed Trybunałem Stanu. Nie udało się. Nie jest żadną tajemnicą, że ja nie należę do entuzjastów sposobów, w jaki Zbigniew Ziobro sprawował urząd ministra, ale uważałem dzisiejsze głosowanie po prostu za taką polityczną chucpę. To byłby fatalny precedens, gdyby się okazało, że nie postawiono przed Trybunałem Stanu na przykład generała Jaruzelskiego, a stawia się z zemsty politycznej Zbigniewa Ziobra. No tak, tylko to był taki sztandarowy, można powiedzieć, przynajmniej w ostatnim czasie, taka idea sztandarowa, nie tylko SLD, które chyba najmocniej tutaj było właśnie za tą inicjatywą, ale również Platformy, która ostatnio mocno się powróciła do tej retoryki takiej antyziobrowej, można chyba tak to nazwać. 5 posłów zaledwie zabrakło. Myślę, że bardzo wielu posłów Platformy zdawało sobie sprawę z tego, że uczestniczy w czymś brzydkim i cieszę się, że jakaś grupa się wyłamała przez absencję. Natomiast od rozliczania polityków są po pierwsze wyborcy, już niedługo państwo będziecie mogli nas rozliczyć, po drugie prokuratura. Skoro Zbigniewowi Ziobrze prokuratura nie postawiła żadnych zarzutów, to stawianie go przed Trybunałem Stanu byłoby, tak jak powiedziałem, po prostu próbą zemsty politycznej. Czyli to był taki teatr? Bo przecież można było się zmobilizować bardziej. Ja jeszcze tak mocniej tutaj dopytuję, trudno uwierzyć w to, tym bardziej, że zapowiadano to głosowanie, była szeroka debata, za, przeciw. No i też troszeczkę chciałbym się dowiedzieć, jak to jest, bo był pan też ministrem sprawiedliwości. Jak to jest? Czy właściwie to stanowisko rzeczywiście powoduje takie trochę balansowanie czasami na pograniczu właśnie tej prawa, a tego, co by społeczeństwo czasem chciało, prawda? Bo to też jest pewien wpływ. Rzeczywiście czasami jest tak, że przepisy uniemożliwiają ministrowi sprawiedliwości działanie w interesie społecznym. Czasami jest też tak, że przepisy są niejasne. Może pan redaktor pamięta, a w każdym razie wielu telewizorów pewnie pamięta, jak kiedyś powiedziałem, że mam w nosie literę prawa, ale dodałem, mam w nosie literę prawa wtedy, kiedy ona jest sprzeczna z duchem prawa. Jeżeli trzeba działać w interesie społecznym, to niejasne przepisy powinny być interpretowane tak, żeby minister mógł działać dla dobra Polaków. Zbigniew Ziobro podejmował jako minister decyzje kontrowersyjne, ale jako ktoś, kto krytycznie i wtedy i dzisiaj oceniał jego działalność, uważam, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby stawiać go przed Trybunałem Stanu. Pan troszeczkę miał prościej, bo ta funkcja została odłączona, ta prokuratura, więc może decyzje były takie trochę bardziej klarowne niż wtedy, kiedy na przykład prowadzi się pewne tam operacje takie dosyć zaawansowane. Ale chciałem jeszcze spytać o taką rzecz. Jak pan widzi w przyszłym parlamencie, czy trzeba będzie powrócić do tej formuły, gdzie ten minister jest takim jakby super, w cudzysłowie oczywiście, prokuratorem? Jak pan widzi tą koncepcję? Umówiliśmy się z Prawem i Sprawiedliwością, że przywracamy poprzednie rozwiązanie, w którym minister sprawiedliwości z urzędu jest także prokuratorem generalnym. Dzisiaj te funkcje są rozdzielone. Efekt jest taki, że co prawda politycy formalnie rzecz biorąc nie mają wpływu na działalność prokuratury i dobrze, ale też prokuratura funkcjonuje kompletnie bez nadzoru, no i obywatele są słusznie bardzo rozczarowani działalnością prokuratury. Zresztą chyba wszystkie kluby parlamentarne krytycznie oceniają funkcjonowanie, sposób działania obecnego prokuratora generalnego, pana Andrzeja Seremeta. Było wiele afer albo z udziałem prokuratorów, albo afer nierozwiązanych przez prokuraturę. No właśnie, ciągle chcą go odwołać, ale jednocześnie nie odwołują. No już na pewno w tej kadencji on nie będzie odwołany. Ja zresztą byłem przeciwnikiem odwoływania go przed zakończeniem kadencji. Ta kadencja upływa w przyszłym roku. Albo wybierzemy nowego prokuratora generalnego, albo dokonamy zmiany, szybkiej zmiany ustawy o prokuraturze, tak żeby prokuratorem był, jak powiedziałem, minister sprawiedliwości. A tak szerzej patrząc, bo prokuratura też jest w dużym stopniu uzależniona od sądownictwa. Jak pan widzi tutaj zmiany strukturalne w przyszłej kadencji? Jakieś plany w tym zakresie, coś ewentualnie z Prawem i Sprawiedliwością państwo powzięli, jakieś postanowienia, regulacje? No również sądy muszą funkcjonować dużo lepiej niż do tej pory i nie ukrywam, zamierzamy zwiększyć kontrolę ministra sprawiedliwości nad sądami. Oczywiście sędziowie w orzekaniu muszą być niezawiśli. To jest fundament państwa prawa. No ale sądy nie mogą być państwem w państwie, dlatego że Polacy powszechnie są rozczarowani funkcjonowaniem sądownictwa.